Są takie modne rozmowy kwalifikacyjne, czy warto tego człowieka, tą osobę przyjąć do pracy w naszej firmie, no co my o nim wiemy, tak? Więc pokusiłem się o takie współczesne curriculum vitae, jakie można by sporządzić w oparciu o objawienie. Dane personalne, imię i nazwisko. Jakie ma imiona Duch Święty? To, co powiedzieliśmy. Ruach, Paraklet, Pneuma, Pneuma Hagion, Duch, Duch Święty, Duch Jezusa, Duch Syna, Moc Najwyższego. Duch Święty tu by się zakwalifikował. Ma imię. Adres. No, gdzie może mieszkać Duch Święty? Ja wpisałem stałe zameldowanie niebo, tymczasowe, w sercach 7,2 miliarda ziemia. Bo Duch Święty mieszka w sercach tych, którzy chcą Go przyjąć. Działa we wszystkich, zamieszkuje w tych, którzy chcą Go przyjąć. Jaki jest telefon do Ducha Świętego? No nie ma stałego telefonu, jest dostępny wolą i sercem całą dobę i przez cały rok. Mail może być taki, duchswieti@niebo.com. Nie sprawdzałem, czy jest aktualny. Data i miejsce urodzenia nieznane w wieczności. Duch Święty jest wieczny. Nie ma jego daty, jego urodzin, tak? Jest trzecią osobą, która jest wieczna. Stan cywilny od ojca i syna pochodzi. Narodowość bez narodowości przyjmuje każdą spośród 194 państw. Tyle państw jest, prawdopodobnie jest więcej na narodowości, ale żeby to zobrazować. Jakie Duch Święty może mieć wykształcenie? Na pewno jako wiodące jest duchowe najwyższe, mam i już nie może mieć innego, i opcjonalne każde inne w zależności od potrzeb. I jaką skończył uczelnię? No ja to nazwałem roboczo Uniwersytet Trójcy Świętej z adresem Górne Jeruzalem, Plac Wieczności 7. Jakie dyplomy i stopnie uzyskał? Profesor zwyczajny do spraw przenikania głębokości Boga samego i ludzi. Jakie ma doświadczenie zawodowe Duch Święty? Te daty to znaczą od minus nieskończoności do plus nieskończoności, czyli wieczność. Więc Duch Święty był przy stwarzaniu świata, tak? I ten świat stwarzał w formacie 3D Max Color. Stwarzał w trójprzestrzeni. Był tchnieniem Boga. Pracował w firmie, nazwałem tą firmę na roboczo Holistyczna Kreacja Jahwe Holding z nieograniczoną odpowiedzialnością. Miejsce Wszechświat. Około 5 roku przed naszą erą stąpił na dziewicę Maryję i począł w niej Jezusa. Pełnił funkcję prokreatora. Około 4 roku przed naszą erą, to o czym mówiłem, Dionizy Mały się lekko pomylił w dacie narodzin, brał udział w narodzeniu Jezusa jako Zbawiciela. Gdzie to się działo? W małżeństwie Józefa i Miriam w Betlejem. Jaką funkcję mógł pełnić? Wpisałem akuszerka lub akuszer. Asystował duchowo. Dalej rok 30 lub 33 w Jerozolimie na Golgocie miał udział w życiu i kenozie Jezusa Chrystusa. Duch Święty był obecny w najważniejszym momencie Jezusa na ziemi, w Jego męce śmierci. Był tam parakletosem i mocodawcą. Pocieszał Jezusa, udzielał Mu mocy. I wreszcie od roku 30 lub 33 naszej ery, czyli już po śmierci Jezusa jako człowieka, do nieskończoności, czyli dotąd, dopóki nie będzie końca świata, tak zwanego eschatonu, kiedy nie przyjdzie Jezus powtórnie podczas paruzji. Co robi Duch Święty? Jest głównym specjalistą od przygotowania ludzi i kosmosu do eschatonu. Duch Święty przygotowuje ciebie i mnie i cały świat na przyjście Jezusa ostateczne. Czyli opis Jego pracy w tym okresie to jest codzienna, stała i dobrowolna kenoza Ducha Świętego. Duch Święty się wyniszcza niejako. Takie pojęcie trochę skopiowane z funkcji Jezusa. Jezus wyniszczył siebie dokładnie jako sługa, natomiast Duch Święty jest na wzór Jezusa sługą. Służy nam tak, jak Jezus nam służył. Gdzie Duch Święty dzisiaj pracuje? No w tych 7,2 miliardach osób obecnie żyjących, jak obliczono w statystyce, do tej pory na Ziemi pojawiło się około 110 miliardów ludzi.
Dzisiaj mamy 7,9 około. Czyli Duch Święty ma co robić, ma wybitne kwalifikacje, jest szafarzem łaski uświęcającej, charyzmatów, posiada 3 cnoty teologalne, wiara, nadzieję, miłość, cnoty kardynalne, 4, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, 7 darów Ducha Świętego posiada, dar mądrości, rozumu, męstwo, umiejętności, pobożności Bożej, działa w sakramentach, w chrzcie, bierzmowaniu, eucharystii, pokucie, namaszczenie chorych, kapłaństwie, małżeństwie, ma wszelkie możliwe uprawnienia do pomagania ludziom, specjalizacje, nie ma prawa jazdy, bo korzysta z pojazdów ludzi. Nie posiada komputera, ale posiada znajomość obsługi, bo korzysta ze sprzętu ludzi. Jaką ma znajomość języków obcych? No, wszelkie języki zna. Niektórzy kojarzą to z darem języków i darem glosolalii. Ma tyle języków, ile ludzi na świecie. Jakie ma zainteresowania Duch Święty? Różnorodna, altruistyczna, charytatywna pomoc ludziom, wszystkim osobom, w każdym miejscu, w każdym czasie. Jego ulubione symbole, mówiliśmy, ogień, woda, oliwa, pieczęć, wiatr, obłok, światło, głębica, palec, ręka, namaszczenie. No i dzisiaj Duch Święty musiałby to napisać. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tak? Podpis Duch Święty.